Pozwolę sobie króciutko nawiązać do proponowanego tytułu dzisiejszego spotkania. W nim jakby pretekstem jest czas, w którym się spotykamy, miesiąc listopad, a z nim wiążące się rocznice, ta właśnie, o której mówiliśmy przed chwilą, odzyskania niepodległości, ale także rocznice związane z wcześniejszymi wydarzeniami. Proponuję spojrzeć na historię polskiej niepodległości, polskiej walki o niepodległość właśnie przez pryzmat tej najważniejszej rocznicy 11 listopada. To znaczy nie przez pryzmat klęsk, nie przez pryzmat pytania, czy warto, ale przez pryzmat tego dnia, kiedy okazało się, że ofiary nie były poniesione nadaremno, że ciąg powstań, pracy organicznej, wysiłków kultury, codziennych wysiłków, żeby ocalać i rozwijać polskość, nie przepadł na marne, ale wbrew największym na kontynencie trzem imperiom triumfuje. Triumfuje nie tylko dla Polski, ale dla innych narodów, które mogły w 1918 roku uzyskać niepodległość. Niekoniecznie odzyskać, ale uzyskać po raz pierwszy w wielu przypadkach. To właśnie jest także efekt tej walki, tej historii, w której 11 listopada jest pewnym, nie powiem zwieńczeniem, bo odzyskana niepodległość wymaga wciąż pracy i gotowości, by jej bronić. I wiemy, że trzeba jej było bronić i że znów ją utraciliśmy wskutek interwencji wielokrotnie potężniejszych od Polski sił politycznych dwóch totalitarnych imperiów, ale przez pryzmat tamtego zwycięstwa z 11 listopada 18 roku trzeba patrzeć także na to, co było potem. Nie w duchu pesymizmu dziejowego, przegranych, ale w duchu tej nadziei, którą następne pokolenia czerpały z tego, że udało się poprzednikom odzyskać niepodległość, a więc ci, którzy doświadczą strasznego losu utraty niepodległości, wielu z nas pamięta czas, kiedy Polska niepodległa nie była, mobilizowała pamięć tych, którzy o niepodległość walczyli wcześniej, przed wiekiem, a nawet przed dwoma wiekami i ją ostatecznie odzyskali. A więc rzeczywiście data 11 listopada może być potraktowana, rok 1918, odbudowa państwa, odzyskanie niepodległości, jako ten moment przez pryzmat, którego warto spojrzeć na nasze dzieje, wcześniejsze i późniejsze. Te dzieje przynajmniej od utraty niepodległości na początku XVIII wieku. Proponuję taką refleksję przez pryzmat zwycięskiego listopada, byśmy odeszli od tej szkoły myślenia, która zdominowała dużą część naszej wyobraźni politycznej, która ma za sobą poważne argumenty, nie można jej lekceważyć. Wielokrotnie o tym mówiłem. Teraz tylko przypomnę to inne spojrzenie na historię Polski. To jest oczywiście spojrzenie przez pryzmat klęski, przez pryzmat pytania, a może to wszystko było bez sensu. Może zginęli nie tylko tragicznie, ale niepotrzebnie. Nic z tego i tak nie wyniknęło. Polski nie ma na mapie. Polska nie może być niepodległa, bo zawsze są silniejsi od niej. To spojrzenie, które w skrócie oddaje się terminem szkoły krakowskiej, czyniąc krzywdę bogactwu historiograficznemu związanemu z tym imieniem, ale na pewno zgodne z wizją popularną, jaką przedstawił Michał Bobrzyński, przez pryzmat klęski rozbiorów, a więc skoro rozbiory są wyłącznie naszą winą, skoro skupimy wzrok przede wszystkim na Targowicy, ale także na tym, co było wcześniej, na własnych błędach, to oczywiście zobaczymy wiele rzeczy, które powinniśmy widzieć i powinniśmy na nie zachować czujność, byśmy nie powtarzali błędów, byśmy widzieli zdradę tam, gdzie ona jest i umieli nazwać ją po imieniu, ale jednocześnie wraz z tą fiksacją, że użyję tego określenia, na klęsce, na własnej winie,
przychodzi pokusa zwątpienia, no bo skoro tacy jesteśmy beznadziejni, skoro jesteśmy narodem zdrajców, można tak powiedzieć, i nieudaczników, to właściwie czy zasługujemy na niepodległość? To dodatkowe, nie stawiane i na pewno nie, powiedziałbym, nie będące istotą przesłania Szkoły Krakowskiej, pytanie jednak towarzyszy wnioskom z takiego pesymizmu, który inny wielki historyk związany z Krakowem, po Bobrzyńskim, choć pochodzący ze Lwowa, może to było ważne, lwowski optymizm tu się przydał, Henryk Wereszycki nazwał to spojrzenie pesymizmem błędnych tez. Bo to jest właśnie błędna teza, że Polacy nie mogą być niepodlegli, że w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym skazani są na podległość. I skazani są na rozpatrywanie tylko własnych win, które mają niejako usprawiedliwić w ich oczach kapitulację, zgodę na podporządkowanie. Otóż przeciwko temu pesymizmowi błędnych tez, przeciwko któremu mówił tak pięknie, elokwentnie po II wojnie światowej i za to napiętnowany, wykluczony z życia historiografii oficjalnej w PRL Henryk Wereszycki, teraz pozwalam sobie oczywiście na miarę swoich sił nawiązać. Może także dlatego, że miałem zaszczyt poznać profesora już jako bardzo starego człowieka i dedykował mi, znaczy wpisał dedykację w tym sensie oczywiście tylko swoje książki, które do dziś pozostają dla mnie jednymi z najcenniejszych w moich zbiorach książkowych, czyli 10 tom Pism Zebranych Józefa Piłsudskiego, przez niego zredagowany, wydany przed wojną, i Historię polityczną Polski 1864-1918, przemieloną przez komunistów w 1948 roku, ale wydaną w Paryżu w latach 70. A więc niejako ku pamięci Henryka Wereszyckiego ten wykład pozwolę sobie przedstawić. Jeszcze raz wróćmy do pytania, od kiedy zaczyna się podległość. Jeszcze raz przypomnę, że nie od rozbiorów, nie od roku 1795, kiedy zapadło wieko nad trumną Rzeczpospolitej, ale do tej trumny Rzeczpospolita zaczęła być wpychana znacznie wcześniej, a uświadomiła sobie, że ten proces już się zaczął, że grozi śmiercią polityczną, że podległość jest już zabrana, że trzeba zatrzymać ten marsz w kierunku grobu Rzeczpospolitej. To stało się w 1733 roku. Nie stało się w listopadzie, tutaj nie mam dobrej daty, dobrego pretekstu. Ważną datą tutaj dla początku tego procesu jest 12 września, wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski przez ogromną większość, ponad 90% można powiedzieć, tych obywateli, którzy pofatygowali się na elekcję, wolną elekcję. Ale wcześniej już caryca Anna i cesarz austriacki wydali wspólne oświadczenie, w które mówiło o tym, że Polacy nie mają prawa wybrać tego, kogo chcą, ale tego, który jest dobrze widziany przez sąsiadów. Wtedy nie dyktowali Polakom, co mają myśleć politycznie, Bruksela czy odleglejsze stolice na zachodzie Europy, ale dyktowali nasi najbliżsi sąsiedzi, Rosja, Austria i także Prusy. Ale właśnie wobec tego dyktatu, który był jawnym pogwałceniem istoty Rzeczpospolitej i istoty niepodległości, istoty, która różni się nieco od pojęcia suwerenności, wystąpili Polacy. To był początek walki o niepodległość. Zanim o nim kilka słów powiem i nawiążę jednak do listopada związanego z tym pierwszym wystąpieniem, zatrzymam się jeszcze na 3 zdania przy pojęciu niepodległości. Jak już powiedziałem, polskie pojęcie niepodległości wiąże się specyficznie z kulturą polityczną Rzeczpospolitej, z republikańską kulturą polityczną, szlachecką, można tak powiedzieć demokracją, choć z pewnymi na pewno zastrzeżeniami.
ale istotą tego, czy sednem tego spojrzenia, tej kultury politycznej było prawo wyboru. Obywatele wybierają sobie swoich posłów na sejmikach do Sejmu, a każdy obywatel ma także prawo wziąć udział w wyborze króla. I to jest istota wolności politycznej. Wolności politycznej. Przez jej pryzmat patrzy się inaczej niż w wielu krajach europejskich, właściwie w ogromnej większości krajów europejskich tamtego czasu, na kwestię niepodległości. Niepodległość nie jest tylko suwerennością monarchy, bo pojęcie suwerenności, stworzone, można tak powiedzieć, czy okrzepłe w pismach Jeana Bodena w końcu XVI wieku we Francji, notabene był pod wielkim wrażeniem polskiej delegacji, kiedy ta przybyła właśnie po pierwszego wybieranego monarchę, Henryka Walezego, do Paryża, ów francuski myśliciel polityczny. Ale Bodin wyobrażał sobie suwerenność na taki sposób, jaki był zrozumiały dla monarchów ówczesnych większości Europy. Czyli suwerenny jest władca. To jest jedyna osoba suwerenna. Nie ma innej suwerenności niż suwerenność władcy, a polega ona na tym, że władca nie podlega nikomu na zewnątrz, czyli nie ma nad nim żadnego monarchy ważniejszego. Nie ma cesarza nad królem. Ale jednocześnie także władca jest niepodległy, niezależny od nikogo wewnątrz. A więc nie ma żadnych wolnych obywateli w jego państwie. Jest tylko monarcha suwerenny. I w niektórych krajach, w wielu krajach połączone z biurokratyzacją życia politycznego, takie spojrzenie, ubóstwienie suwerenności rozumianej jako wielkość polityczna państwa i jego władcy zastąpiło to, co my instynktownie rozumiemy przez pojęcie niepodległości, zastąpiło wolność. W suwerennym kraju może nie być wolności wewnętrznej. Przykładem takiej postawy jest, doskonałym jej streszczeniem właściwie, jest motto, od którego zaczynam wspomnianą tutaj przez panią Dobrowolską książkę, do której lektury rzeczywiście bardzo zachęcam, nie tylko dlatego, że dotyczy ważnego dla mnie tematu Rosji, ale że dotyczy współczesności także, bo mówię tam o ideologiach, które do dzisiaj są ważne w Rosji. Ale mottem do tej książki są słowa wielkiego poety rosyjskiego z początku XIX wieku, Michaiła Lermontowa. Brzmią one tak. Puskaja rab, no rab caria wsilennoj. To znaczy, niech będę niewolnikiem, ale niewolnikiem cara wszechświata. On nie mówił o swoim światopoglądzie, bo on akurat nie wyznawał tego poglądu, ale uważał, że tak myśli większość Rosjan, większość poddanych cara. Możemy być niewolnikami, ale ważne jest dla nas, żeby nasz car był najważniejszy na świecie, najpotężniejszy. To nam wystarczy za godność. Jesteśmy godni tym, że nasz monarcha jest absolutnie suwerenny. Otóż tego rodzaju spojrzenie nie jest spojrzeniem wpisanym w polską kulturę polityczną, jest sprzecznym z nim spojrzeniem. My nie jesteśmy dumni z tego, żeby nasz monarcha, nasz władca był najważniejszy na świecie, jeśli jednocześnie ta potęga zewnętrzna miałaby oznaczać likwidację wolności wewnętrznej. A więc istotą polskiej niepodległości jest prawo wyboru. To jest nasza niepodległość, zachować prawo wyboru. I w imię tego prawa w 1733 roku, podeptanego przez dwie armie rosyjskie przysłane tutaj, żeby narzucić władcę, którego chciała Rosja, Austria i Prusy, a tym monarchą ostatecznie został August III, zamiast Stanisława Leszczyńskiego, wystąpiła szlachta zgromadzona najpierw na konfederacjach wojewódzkich. Pierwsza taka uformowała się w grudniu 1733 roku w Sandomierzu pod laską marszałkowską Adama Tarły. A po blisko roku walk takich partyzanckich na terenie całej niemal Rzeczpospolitej ostatecznie uformowała się generalność, czyli jakby struktura dowódcza całej tej konfederacji, całego w istocie pierwszego polskiego powstania narodowego w obronie niepodległości. I ta generalność uformowała się 5 listopada 1734 roku. Tak, listopad towarzyszy nam dokładnie od początku polskiej walki o niepodległość. Od
5 listopada 1734 roku, kiedy zawiązała się Konfederacja Generalna w Dzikowie, zwana stąd Dzikowską. Walczyć ona będzie do roku 1736, obejmując, jeszcze raz powtórzę, swoimi działaniami cały kraj, ale ulegnie oczywiście przewadze, była słaba, źle przygotowana. Tak, to prawda, ona nie miała szans zwycięstwa. I można w związku z tym pytać, czy warto było? Poszli pierwsi zesłańcy porwani z Rzeczpospolitej, bo Rzeczpospolita przecież była formalnie wciąż niepodległym krajem, podkreślam, formalnie, ale poszli pierwsi zesłańcy na Sybir z tego pierwszego powstania. Wiele tysięcy ludzi ucierpiało w tej walce, a i tak władcą został ten, którego chciała Rosja, Prusy i Austria, August III. Ale ta właśnie walka, walka, której sens oddają słowa konfederatów z 1733 roku, okaże się inspirującym dla następnych początkiem. Co inspirowało? Słowa, które właśnie zapisane są w akcie zawiązania Konfederacji. Cytuję. Przy niepodległości i najwyższym majestacie pani swych praw Rzeczypospolitej, nie znającej nad sobą niczyjej prócz samego Pana Boga zwierzchności, przeciwko zuchwałym z zewnątrz inwazorom i opresorom naszym, jako od wewnątrz przeciw bezsumiennym zdrajcom, którzy z postronnymi dworami w kointeligencję, czyli porozumienia, i machinacje przeciwko Rzeczpospolitej weszli. To jest początek długiej frazy. No, sprzysięgamy się walczyć do ostatniej kropli krwi. Tak brzmiała, można powiedzieć, rota tej przysięgi, od której zaczyna się polska walka o niepodległość. Bronimy praw naszej Rzeczpospolitej, a w niej swojego prawa wyboru. A nad Rzeczpospolitą prócz Pana Boga nie ma żadnej zwierzchności. A więc każdy, kto z postronnymi dworami w porozumienia i machinacje przeciw Rzeczpospolitej się zwraca, jest naszym wrogiem. To jest jasno powiedziane w pierwszym akcie polskiego powstania, które rozpoczyna tradycję walk o niepodległość. I tu może warto uczynić drobną wycieczkę w stronę znów historiografii, zwłaszcza tej najnowszej, która stara się wskazać, że właściwie polska historia jest normalną, typową, niczym się nie różni od innych. Pod wieloma względami na pewno tak jest. Mówiłem już o tym, ludzie tutaj żyli i umierali jak wszędzie. Ale czy można znaleźć drugą taką historię na kontynencie europejskim, w którym walka o niepodległość związana byłaby z tak konsekwentnym, tak odnawiającym się niemal w każdym pokoleniu i pociągającym, to prawda, tak duże ofiary wysiłkiem? Przypomnijmy, że kiedy weszły wojska rosyjskie w 1733 roku we wrześniu w granice Rzeczpospolitej, to wyszły ostatecznie z Rzeczpospolitej po krótkiej przerwie tylko lat 1900, właściwie można powiedzieć 20 do września 39, a więc z wyjątkiem tych 19 lat przerwy, kiedy nie było tutaj obcych wojsk okupacyjnych, tylko 18 września 1993 roku nastąpił ten moment, kiedy wyjechały te wojska. A więc przez 260 lat naszej historii XVIII, XIX i XX wieku tylko przez 19 lat Polska była krajem suwerennym. I to trzeba przypomnieć, kiedy niektóre, powiedziałbym, stacje telewizyjne, niektórzy dziennikarze, czasem niektórzy ludzie nawet dobrej woli, tylko słabo znający historię czy nie zważający na słowa, no, używają takiego skrótu 100 lat niepodległości. Wystrzegajmy się tej bzdury. No, żadnych 100 lat niepodległości nie obchodzimy w tym roku. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Niestety odzyskania tylko na 19 lat czy na 20 lat, a trzeba było potem ponownie o tę niepodległość walczyć.
To pokazuje skalę wysiłku, jaki trzeba było podjąć. 260 lat, z czego 241 pod okupacją różnych obcych wojsk, różnych obszarów, najczęściej całego obszaru państwa polskiego. I okupacja ta jest prowadzona przez trzy, jeszcze raz to powtórzę, dwa, a w końcu jedno, najsilniejsze mocarstwa na kontynencie europejskim. I to jest fenomen godzien podkreślenia, bo jeśli mówimy na przykład o walce Irlandczyków o niepodległość, bardzo bohaterskiej, pod wieloma względami podobnej do Polski. Irlandczycy zmagali się z potężnym imperium, ale tylko jednym, brytyjskim. Węgrzy, bardzo podobny przypadek do naszego, ale jednak różny. Węgrzy zmagali się w wieku XVIII i XIX tylko z jednym imperium, dużo słabszym jednak niż te, które wspólnie z Imperium Austriackim, gnębiącym także Węgrów, podporządkowały sobie Polskę. Kiedy mówimy o Bułgarach, Serbach, to ich głównym przeciwnikiem było słabe, upadające Imperium Tureckie, czy Rumunach. Kiedy mówimy o Włochach, o zjednoczeniu Italii, to dla nich przeciwnikiem jedynym była Austria, znów ta sama, słabnąca, no, nieporównanie słabsza od Rosji, Prus, czy potem II Rzeszy, Austria, monarchia austro-węgierska potem. A więc to pokazuje także no, wyjątkową skalę trudności zadania, z którym mierzyli się ci, którzy chcieli odzyskać niepodległość. Mieli przeciwko sobie największe potęgi europejskie. Ale skala tych wysiłków mierzona jest tymi oto datami i powstaniami. 1733-36, pierwsze powstanie, Konfederacja Dzikowska. Potem 1768-1772, dokładnie 55 miesięcy trwające powstanie pod nazwą Konfederacja Barska. I o nim pamiętamy. I przypomnijmy może w związku z tą Konfederacją Barską, że jej bezpośrednim powodem stało się, można tak powiedzieć, narzucenie przez ambasadora Rosji w imieniu Katarzyny specyficznego prawa w Polsce, które miało uprzywilejować innowierców. W imię tolerancji, w imię idei oświecenia. Ale w istocie chodziło przecież nie o tolerancję i nie o oświecenie, ale chodziło o stworzenie oparcia dla wpływów paraliżujących zdolność Rzeczpospolitej do suwerennego życia, oparcia w grupach dysydenckich właśnie, czyli prawosławnych i protestanckich. To prawo zmieniające wbrew większości posłów Rzeczpospolitej, obywateli Rzeczpospolitej, można tak powiedzieć, konstytucję, niepisaną, ale istniejącą realnie w praktyce politycznej, konstytucję tej Rzeczpospolitej, w której katolicyzm był rdzeniem tożsamości, wzbudziło samo w sobie już sprzeciw wielu. Ale połączone z podeptaniem wszelkich procedur politycznych, zastąpieniem Sejmu przez specjalną komisję, można tak powiedzieć, przez którą chciał przepchnąć ambasador rosyjski to nowe prawo, a wobec oporu posłów, części posłów i senatorów, wreszcie posunął się ambasador Repnin za zgodą swojego przełożonego, kierownika polityki zagranicznej Rosji, Panina, do aktu świadomie prowokującego Polaków. A mianowicie 14 października nad ranem porwał tu ze stolicy Polski, z Warszawy, trzech senatorów i jednego posła, biskupów Kajetana Sołtyka krakowskiego, Józefa Załuskiego kijowskiego, hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego i jego syna, później niesławnej pamięci, Seweryna Rzewuskiego, ale wtedy posła, młodego posła na Sejm. Porwanie trzech senatorów, czyli najwyższych godnością obywateli Rzeczpospolitej i jednego posła ze środka stolicy, no nie spotkało się z oporem ze strony króla mianowanego przez Katarzynę. Ale czy można było przejść wobec takiego aktu i wywiezienie tych obywateli, pierwszych obywateli Rzeczpospolitej, w głąb Rosji, do Kaługi? Czy można było
udawać, że nic się nie stało, no trudno, no wiadomo, Rosja jest silniejsza, to, no, to może porywać, prawda, może zabierać. To była tego rodzaju decyzja. Chodziło o wolność i godność Rzeczpospolitej w tym odruchu, którym była Konfederacja Barska, i chodziło także o katolicyzm jako jej rdzeń. I w imię tych wartości uformowała się Konfederacja Barska między październikiem a lutym, październikiem 1767 roku, a lutym 1768. Przypomnę, że inicjatorami Konfederacji było de facto troje osób. Anna z Sapiehów-Jabłonowska, prawdziwa głowa twórców, można tak powiedzieć, Konfederacji. Obok niej drugi najważniejszy przywódca, biskup kamieniecki Krasiński. No i wreszcie pierwszy żołnierz tej Konfederacji, Józef Pułaski, ojciec Kazimierza. I oni w grudniu, wyruszywszy z Warszawy pod Lwów, do właśnie dóbr Anny z Sapiehów-Jabłonowskiej w Kukizowie, tam zawiązali plan działania ogłoszony 29 lutego 1768 roku. I znowu walka. O ile w Konfederacji Dzikowskiej, można szacować, brało udział kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy szlachty, czyli duże powstanie, ale czysto szlacheckie, o tyle przez szeregi Konfederatów Barskich przejdzie nie mniej niż 150 tysięcy. Ogromne powstanie na terenie całej Rzeczpospolitej, ale nie tylko szlachty. Będą tam też chłopi, na tutaj kurpiach szczególnie dzielnie stawali, na północnym Mazowszu. Byli także domownicy szlacheckich dworów, a więc kozacy, między innymi słynny w Konfederacji Barskiej Sawa Caliński. Przeważnie jednak wciąż było to powstanie szlacheckie, ale ważna jest skala tego powstania, 150 tysięcy ludzi. To dlatego, jak o tym kiedyś już tu mówiłem, przechodzi to powstanie do świadomości zbiorowej, do pamięci kolejnych pokoleń. Dlatego pojawia się pani Barska, czyli ta szabla, którą splamiła krew nieprzyjaciela w czasach Konfederacji w rękach Cześnika Raptusiewicza w Zemście. Dlatego pojawiają się echa Konfederacji Barskiej w Panu Tadeuszu. A więc wchodzi pamięć o Konfederacji, o tej walce o niepodległość, ponieważ była tak masowa, była tak wielkim doświadczeniem, poruszającym, tragicznym. Wchodzi do kultury tej najwyższej i jednocześnie masowej. Jak pięknie to przypomina dzisiaj profesor Jacek Kowalski, historyk sztuki z Poznania, fenomenalny rekonstruktor, można tak powiedzieć, całej obyczajowości i w szczególności pieśni barskiej, pieśni Konfederatów Barskich. Polecam Państwu wiele płyt, które nagrał, wydał Jacek Kowalski, właśnie przywracając naszej pamięci to, czym żyli, o czym myśleli, co śpiewali Konfederaci Barscy. No i idą Konfederaci na Syberię. Idą na zesłanie. Zatrzymam się przy tym znów na minutę, przepraszam, że powoli zmierzam do tych dwóch listopadów, ale nie przeciągnę wykładu na pewno. Zatrzymam się na chwilę nad tym epizodem, czyli nad zesłaniem Konfederatów Barskich na Syberię, ponieważ no, jestem pod ogromnym wrażeniem wykładu, jaki dzisiaj wysłuchałem z ust rosyjskiej badaczki, profesor Swietłany Muliny z Uniwersytetu w Omsku w zachodniej Syberii, która jako pierwsza wraz ze swoją koleżanką podjęła rzetelne badania naukowe tego tematu. Wcześniej znaliśmy właściwie tylko trzy pamiętniki, na podstawie których odtwarzaliśmy uczestników Konfederacji Zesłańców, losy na zesłaniu i skalę tego zjawiska Konfederatów Barskich na zesłaniu. I bardzo często, tak jak to w dzisiejszej historiografii właśnie jest, no, wzruszano ramionami, no wiadomo, pamiętniki, no przesada, nie mogło tak być, na pewno niewielu ich było. Niedawno właśnie w 250. rocznicę Konfederacji Barskiej odbywała się tu w Warszawie, w Łazienkach, taka konferencja, w której miałem zaszczyt brać udział,
z udziałem kolegi, bardzo dobrego historyka z Moskwy, ale on w duchu tej właśnie no, nie badającej źródłowo zagadnienia, a tradycyjnie umniejszającej liczbę ofiar, skalę poświęcenia jako fantazję, powiedziałbym, nowej tradycji historiograficznej, powiedział, no jeśli byli w ogóle jacyś zesłańcy na Sybir, to może było ich kilkudziesięciu, może kilkuset, więcej nie. Otóż wspaniałą wiadomością, jaką przywiozła badaczka z Syberii, pani Mulina, jest to, że już przygotowała słownik biograficzny 1920 zidentyfikowanych z imienia, nazwiska, stanu społecznego, a nawet wzrostu, ponieważ władze rosyjskie mierzyły, ile arszynów i werszków każdy z zesłańców mierzy. Więc będziemy mieli pierwszy do dyspozycji słownik, w którym będzie podana nie tylko no, imię i nazwisko, często data urodzenia, ale także wzrost każdej z osoby, która się w słowniku znajdzie. Pani Mulina ustaliła także, że przez Tobolsk przewinęło się znacznie więcej powstańców. Po prostu nie ustaliła danych osobowych, tych pozostałych. Ustaliła tę liczbę minimalną na 2811 tych właśnie zesłańców, którzy trafili akurat do Tobolska. I to znowu mówi o cząstce. Nawet jeśli przyjmiemy, że to jest cała liczba tych, którzy trafili na zachodnią Syberię, konfederatów barskich, a na pewno nie jest cała, na pewno było ich więcej, może kilkaset więcej, to jeszcze była Syberia Wschodnia, najsłynniejszy z zesłańców, Maurycy Beniowski, pisze o nim fascynującą, wręcz fenomenalną książkę, no bo znam jej fragmenty, mój przyjaciel, profesor Henryk Głębocki, to będzie prawdziwa rewelacja, myślę, historiograficzna, podobnie zresztą jak jego odkrycia nowych dokumentów na temat Piłsudskiego. No ale Beniowski był zesłańcem na wschodnią Syberię, na Kamczatkę. On w Tobolsku się nie pojawił, prawda? Więc musielibyśmy doliczyć jeszcze jakąś grupę nieprzebadaną, no bo nikt się nie znalazł we wschodniej Syberii, kto by te badania podjął, w Irkucku powiedzmy. Kolejną grupę zesłańców. No i pewnie także duża grupa tych, którzy powędrowali nie na Syberię w dosłownym sensie, tylko na stepy kazachskie, do Orenburga. To się nie liczy jako Syberia, ma osobne archiwa właśnie w Orenburgu lub na terenie Kazachstanu. No i wreszcie część, która szła na Kaukaz. A więc okazuje się, że te dane, które podawały pamiętniki, ten najbardziej dokładny, napisany przez TSB Belkura, mówi o 5,5 tysiącach zesłanych, dwa pozostałe podwyższają tę liczbę do 10 tysięcy. One są wiarygodne. Tak, gdzieś między 6 a 10 tysięcy zesłańców na Sybir, szeroko rozumiane, obejmujący także w tym symbolicznym ujęciu Kazachstan i Kaukaz, powędrowało właśnie konfederatów barskich. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego się nad tym zatrzymuję? Po pierwsze, żeby podzielić się z Państwem no, pewnego rodzaju nowością historiograficzną, rzetelną wiedzą ustaloną przez rzetelnych badaczy w Rosji, bo są tacy i trzeba im za to być szczególnie wdzięcznym, bo to bardzo niewdzięczny temat w Rosji, o tak bym powiedział, także dzisiejszej, zajmować się historią prześladowań Polaków przez władze rosyjskie. Ale mówię o tym także, a raczej przede wszystkim dlatego, żeby uświadomić Państwu, no, czy przypomnieć, bo tu nie trzeba nic uświadamiać Państwu, przypomnieć po prostu skalę poświęcenia, która była potrzebna w tej walce z tak trudnym przeciwnikiem. Już idzie kilka tysięcy na Syberię. Oczywiście kilkadziesiąt tysięcy zginęło w walce. Tak, to była taka skala, bo naprzeciwko siebie mieli pułkownika Drewicza, zaczynającego karierę Aleksandra Suworowa, a ci no nie zawsze brali jeńców, tak bym powiedział. A więc walka o niepodległość to bardzo duża ofiara, a więc bardzo duża determinacja. I znów trzeba za każdym razem powtarzać to pytanie, no ale po co? Może to było bez sensu. Przegrali przecież. Ale właśnie ta ofiara, tak ogromna ofiara, obejmująca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zginęli bądź stracili na zawsze swoje życie w ojczyźnie, bo powędrowali wiele tysięcy kilometrów na wschód. Przypomnę, droga od Rzeczpospolitej do Tobolska zajmowała, oczywiście z przystankami, około 2 lata. Tyle się szło. Czy do Irkucka oczywiście jeszcze był jakiś rok drogi. Z przystankami. Więc ta skala ofiar
nie była przyjmowana jako bezsens. Oczywiście byli tacy, którzy i wtedy mówili, no po co to było? Ale czy podświadomie, czy świadomie, ale na pewno w praktycznych rezultatach działania współczesnych i następnych pokoleń wracała ta myśl, nie możemy zostawić tej ofiary nadaremną. Musimy coś zrobić, żeby to, czego nie udało im się szablą wyrąbać, w sposób niezorganizowany, bezładny, źle przygotowany, poprowadzić dalej, zbliżyć do zwycięstwa. Jedni będą robili to, jak o tym też już kiedyś tutaj mówiłem, piórem, edukacją, która miała podnieść tę Rzeczpospolitą podległą, ale jeszcze istniejącą na mapie do zdolności wybicia się na niepodległość, a inni będą robili właśnie szablą dalej, tak jak właśnie następcy konfederatów barskich, czyli obrońcy w wojnie 1792 roku. Ci zwolennicy pracy organicznej, nazwijmy to tak, chwała Bogu, że tacy byli, przygotowali wielkie dzieło odnowy Rzeczpospolitej. W sprzyjającym momencie uchwalili wiele ważnych aktów, z których najważniejszym była Konstytucja 3 maja z jej przesłaniem centralnym odzyskujemy oto niepodległość. To było najważniejsze w tamtej konstytucji. No ale Katarzyna się z tym nie pogodziła, wysłała armię i wtedy zwolennicy pracy organicznej nie wystarczyli. Potrzebni byli ci, którzy za szablę chwycą i będą próbowali bronić konstytucji. I tak zaczyna się druga, równolegle biegnąca z historią powstań, historia wojen, regularnych wojen toczonych po to, żeby Polska była. Wojny oczywiście mogą toczyć organizacje państwowe. Rzeczpospolita próbowała wybić się na niepodległość, niepodległa, no, chciała być, była wciąż organizacją państwową i swoją istotę niepodległości widziała w tym, że może podnieść stan swojej armii, poprawić ją, zwiększyć. Aukcja do 100 tysięcy żołnierzy była pierwszym aktem Sejmu Wielkiego. Udało się sformować armię 50-tysięczną i ona toczy nierówny bój z wielokrotnie, znaczy dwukrotnie mniej więcej silniejszą armią rosyjską w 1792 roku i stąd mamy pamiątkę do dziś nas zobowiązującą Order Virtuti Militari. Wtedy ufundowany przez króla, utworzony przez króla po bitwie pod Zieleńcami. No ale wiemy, że zabrakło tej cnoty militarnej królowi, który wojować był w stanie tylko w teatrze w Warszawie. I przystał do Targowicy 23 lipca 1792 roku. Wojna, w której wzięło udział ponad 50 tysięcy polskich i litewskich żołnierzy, żołnierzy Rzeczpospolitej, była wojną przegraną. Znów można powiedzieć, no po co było się bronić? Czy warto było? I tak przegraliśmy. Ale efekt był ten sam. Ci, którzy, jak z poprzednimi dwoma już powstaniami, ci, którzy przegrali, wiedzieli, że to jest przegrana tymczasowa, że trzeba walczyć dalej. I dlatego już w roku 1794 zaczyna się kolejne, trzecie powstanie, 1794, czyli insurekcja kościuszkowska. Ono zaczyna się na przedwiośniu, więc z listopadem nie ma nic wspólnego. Kończy je natomiast tragiczna data listopadowa, 4 listopada, rzeź Pragi, dokonana przez Aleksandra Suworowa dla steroryzowania obrońców Warszawy, co też skutecznie się udało. Wymordowanie mieszkańców Pragi wymusiło niejako na obrońcach Warszawy kapitulację. I znów powstaje pytanie, czy warto było. Około 100 tysięcy ludzi przeszło przez szeregi uczestników insurekcji kościuszkowskiej walczących z armią rosyjską i pruską, bo Prusacy przyłączyli się, wbijając nóż w plecy, do tej operacji zniszczenia Rzeczpospolitej do końca wtedy. A więc znów kolejna wielka liczba osób bierze udział w walce o niepodległość. Zostawiają swoje dziedzictwo nowe,
dodane do dziedzictwa poprzednich pokoleń powstańców i obrońców Rzeczpospolitej. Tym dziedzictwem jest oczywiście symbolika związana z insurekcją kościuszkowską. Naczelnik w Sukmanie Chłopskiej, Bartosz Głowacki, któremu zostaje nadane nazwisko i wyzwolenie za bohaterski udział w ataku na moskiewskie armaty pod Racławicami. A więc próba przyciągnięcia po raz pierwszy chłopów jako najliczniejszego stanu do walki o niepodległość. Próba symboliczna, bo oczywiście no, masy chłopskie nie idą za tym powstaniem dobrowolnie. To jest grupka, ale symbol jest ważny na przyszłość, dlatego nie można go lekceważyć. Innym ważnym aspektem, o którym także nie można zapomnieć, jest to, że do tego powstania przyłączają się także pierwsi Żydzi polscy. To znaczy ci, którzy zachowując jak najbardziej swój starozakonny obrządek, swoje wyznanie, czyli swoją tożsamość żydowską, jednocześnie chcieli być obywatelami Polski. I wtedy w insurekcji kościuszkowskiej tworzy się oddział tzw. brodaczy, czyli Żydów, którzy nie musieli ścinać swoich brud, modernizować się, jak chcieli im to narzucić oświeceni modernizatorzy Polski, mogli pozostać Żydami, będąc jednocześnie ochotnikami polskości. Berek Joselewicz wtedy staje na ich czele. Jak wiemy, później walczący w Legionach zginie ostatecznie w drugiej regularnej wojnie prowadzonej przez Polskę w walce o niepodległość w 1809 roku pod Kockiem, w walce z Austriakami. To też jest jakiś symbol, to też nie wyraża przecież nastrojów 90% ludności żydowskiej, która żyła jakby w innym świecie w ogóle wtedy, nie antypolskim, nie propolskim, tylko zupełnie obok. Ale jednak pojawiają się pierwsi Żydzi, którzy chcą żyć w świecie polskim, dumni z tego, że do niego będą należeć. To też jest ważne dziedzictwo powstania kościuszkowskiego. Ale główna sprawa, która wtedy się pojawia, symbolicznie. Sprawa chłopska okazuje się sprawą szalenie trudną do rozwiązania. I na to chciałem zwrócić uwagę także niejako na marginesie, ale by uświadomić pewien ważny problem naszej drogi do niepodległości. Świadomość polską, obywatelską miała szlachta. Dołączyła do niej częściowo grupa mieszczan, którym nadano prawa polityczne w obradach Sejmu Wielkiego. No ale chłopi byli chłopami poddanymi, pańszczyźnianymi, czyli należącymi do pana. Oczywiście była nieduża, ale była część chłopów gospodarzy na własnej ziemi, ale przeważali właśnie chłopi w dobrach pańskich, będących własnością szlachty. I tu pojawiał się strasznie trudny dylemat. Szlachta, która jest, można powiedzieć, nośnikiem świadomości niepodległości, obywatelstwa, polskości, żeby odnieść sukces w walce o niepodległość, musiałaby zaprzeczyć swoim oczywistym nie tylko interesom, no bo pozbawić się siły roboczej, pozbawić się swojej własności. Nie mówię tu o ludziach, bo w Polsce inaczej niż w Rosji, chłop nie był traktowany jak własność ruchoma, prawda, którą można sprzedawać. Nie sprzedawano chłopów w Polsce, tak jak w Rosji, ale wraz z ziemią jak najbardziej można było sprzedać. Ale ziemia była tą własnością. Żeby uwłaszczyć chłopa, trzeba było uszczuplić albo zlikwidować własność szlachecką. No i wyobraźmy sobie teraz siebie w tej sytuacji. Mamy swój warsztat pracy, z którego czerpiemy korzyść. Na nim mamy nawet, powiedzmy, nie przymusowych, ale wynajętych pracowników, no ale trzeba im oddać ten warsztat, pozbawić siebie, można tak powiedzieć, dużej części podstawy utrzymania i czegoś więcej, dziedzictwa po ojcach. No bo trzeba zrezygnować z tego, co od pokoleń było nasze. Jeśli krytycznie patrzymy, i słusznie czasem, na egoizm szlachecki, który utrudniał to rozstanie się z własnością i przekazanie chłopom ziemi, które przyciągnęłoby prędzej może chłopów do polskości. Bo niewolnik nie może być oczywiście innej świadomości głosicielem niż tylko świadomość niewolnicza. A więc nie może być Polakiem niewolnik. Otóż jeśli zastanawiamy się nad tym tragicznym dylematem polskim,
to musimy wziąć pod uwagę także tę perspektywę. Była część szlachty gotowa zrobić to, poświęcić niejako swój własny interes i swoją własną tradycję rodową na ołtarzu ojczyzny. Nie tylko z szablą w ręku, ale decydując się na oddanie swojej ziemi chłopom. Ale to była mniejszość. Najchętniej o uwłaszczeniu chłopów mówiła ta część szlachty, która ziemi nie miała, no bo oczywiście dużo było ubogiej szlachty i ona była najbardziej patriotyczna, można powiedzieć, bo jej nie krępował ten dylemat, trudny dylemat do rozwiązania. Będzie on wiązał się z oczywistymi, nie dającymi się pominąć, ulukrować komplikacjami na drodze od starej Polski do nowej Polski. Ich symbolem będzie rabacja galicyjska oczywiście, rok 1846, tragiczna karta w naszych dziejach. Ale zanim o niej powiem, wróćmy jeszcze do tej wyliczanki, przepraszam, że tak to określę, powstań, które będą szły dalej, niepowstrzymanie, choć już nie ma Rzeczpospolitej na mapie, jest trzeci rozbiór, ale jak już o tym też tutaj kilkakrotnie mówiłem, w tym samym niemal momencie, kiedy trzy mocarstwa rozbiorowe podpisują w Petersburgu konwencję ostatecznie usuwającą na zawsze, jak umawiano się, imię Polski z mapy Europy w styczniu 1797 roku, w tym samym styczniu 1797 roku podpisuje umowę o utworzeniu legionów we Włoszech Jan Henryk Dąbrowski. Stamtąd wywodzi się ta pieśń, przecież którą przedwczoraj o godzinie 12 w południe śpiewaliśmy w całej Polsce. A w niej zwrotka, niestety, która nie trafiła do usankcjonowanego w 1927 roku ostatecznie hymnu polskiego, ale śpiewana wtedy właśnie, w 1797. Niemiec Moskal nie osiędzie. Tak śpiewali przecież legioniści Dąbrowskiego. Prawda? Czyli nie damy się podporządkować ani wschodniemu, ani zachodniemu rozbiorcy, temu, który tak doświadczył żołnierzy legionów walczących wcześniej u Kościuszki. Pamiętali, kto ich zniszczył w 1794. No Niemiec i Moskal, tak się złożyło rzeczywiście. Ta wola niepodległości wykazana wtedy, od razu, po likwidacji państwa polskiego, znów wciąga kolejne tysiące ludzi do legionów. Przez legiony przewinie się 20 parę tysięcy ludzi. Znów wiemy, w większości ofiara, no można powiedzieć, absurdalna, na darmo. Symbolem jest Santo Domingo, wysłanie tam blisko 3 tysięcy legionistów ostatecznie. Czy jest jakaś droga przez Santo Domingo do Polski? Trudno to sobie wyobrazić. I takie gorzkie myśli przychodziły im wtedy, że może to wszystko bez sensu. Ale właśnie dlatego nie okazało się bez sensu, że znaleźli się ci, którzy gotowi byli kontynuować ich drogę i walczyć dalej o niepodległość, na czele właśnie z ich przywódcą Janem Henrykiem Dąbrowskim. I znów trafiamy tutaj w tej wyliczance na listopad, bo 3 listopada 1806 roku zaczyna się kolejne powstanie w naszej historii, jedno z tych mniejszych, niekanonicznych, że tak powiem, ale jakże ważnych, zwycięskich powstań. Powstanie poznańskie. Ono zaczyna się w Berlinie, no bo jeszcze wtedy Napoleon, bijący wojska pruskie, był w Berlinie i przy Napoleonie Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, autor Mazurka Dąbrowskiego, ułożyli odezwę wzywającą rodaków do powstania. W niej znalazły się te groźne i powiedziałbym ryzykowne słowa, a mianowicie autorzy starają się zmobilizować Polaków do pytania, mówiąc o tym, że Napoleon mówi o baczym, azali Polacy godni są, czy zdolni są być narodem. No nie jest to dobry punkt widzenia przyjąć perspektywę zachodniego patrona, który zdecyduje o tym, czy godni jesteśmy, czy niegodni być narodem. Ale oczywiście chodziło właśnie o oparcie tych nadziei, realnych nadziei na odzyskanie niepodległości, o realną także siłę francuskiego cesarstwa. Można więc odczytać te słowa inaczej. To jest apel, żebyśmy sami pokazali sobie samym czynem, że jesteśmy godni być narodem, czyli że
jesteśmy zdolni do niepodległości, bo to jest sprawdzian tej godności bycia narodem. I Polacy zdali ten egzamin, bo byli w stanie wziąć tyle, ile można było wziąć w tych warunkach geopolitycznych, kiedy nad ich głowami rozstrzygała się walka między Napoleonem a Aleksandrem I, carem Rosji. Powstało Księstwo Warszawskie, namiastka państwa polskiego. Powstanie Poznańskie wyzwoliło rzeczywiście Wielkopolskę, a nawet, o czym zapominamy, wtedy zaczyna się walka o przywrócenie Pomorza Polsce. I to nie tylko Gdańska, pod którym walczą byli legioniści, ale także Tczew zostaje wyzwolony przez właśnie żołnierzy Dąbrowskiego. Żołnierze Dąbrowskiego oblegają Słupsk. Historia polskości czy bojów polskości o te miasta nie jest związana dopiero ze szlakiem bojowym Ludowego Wojska Polskiego, ale sięga właśnie Jana Henryka Dąbrowskiego i Powstania Poznańskiego 1806 roku. Powstania nazywanego Poznańskim, dlatego że już 6 listopada Dąbrowski z Wybickim stanęli w Poznaniu. I tam się to powstanie zaczyna. Zgłaszają się masowo miejscowa szlachta i pierwsi wolni chłopi pod sztandary walki o niepodległości. A więc mamy już czwarte powstanie polskie. Czwarte z kolei. Wkrótce po powstaniu, po stworzeniu Księstwa Warszawskiego, to maleńkie państewko, nie suwerenne, bo jednak zależne od Francji, ale mające nadzieję na uzyskanie suwerenności po rozbudowie terytorialnej, walczy o swoje istnienie drugą wojną, regularną wojną toczoną w obronie szansy na niepodległość. To jest wojna przeciwko Austrii w 1809 roku, ta oznaczona bitwą pod Raszynem, tu pod Warszawą, bohaterską obroną, a później wspaniałą zwycięską ofensywą księcia Józefa na Galicję. I tam właśnie, jak już wspomniałem, zginął także Berek Josselewicz w tamtej wojnie. A więc już cztery powstania i dwie wojny w ciągu pierwszych 75 lat od utraty niepodległości w 1733 roku. Powstało powiększone Księstwo Warszawskie w wyniku sukcesu polskiego i oczywiście ważniejszego strategicznie sukcesu Napoleona w wojnie z Austrią w 1809 i nadzieje na odbudowę Rzeczpospolitej, całej Rzeczpospolitej, ale nadzieje pogrzebane wraz z klęską Napoleona w Rosji w 1812 roku. Znów staje przed Polską widmo likwidacji, ale wtedy właśnie po raz pierwszy można przekonać się, jak warto jest walczyć o niepodległość. Bo kiedy Napoleon jest pokonany, już zdmuchnięty ze sceny politycznej Europy, Polska nie wraca do niebytu, w jakim znalazła się po trzecim rozbiorze. Ale właśnie Polacy dali w ciągu tych 20 lat między 1795 a 1815 dowód, że są godni być narodem. Że nie można wrócić do tego układu granic, w którym nie ma żadnej wzmianki o Polsce, żadnego przyczółka choćby dla nadziei polskich na własne instytucje, na własne państwo, choćby jeszcze nie suwerenne. Car Aleksander przywraca Królestwo Polskie. Zrobił to oczywiście ze względów strategicznych związanych z interesem rosyjskim, ale zrobił także dlatego, że postawa Polaków, ta niepodległościowa, ta walka, to tłuczenie głową w mur trzech zaborców uświadomiło, że nie da się uspokoić Europy Wschodniej, jeśli nie zaspokoi się Polaków. I w imię próby tego zaspokojenia Aleksander I tworzy Królestwo Polskie. Dedykuje bardzo tę interpretację tym wszystkim, którzy mówią, że walka o niepodległość nie ma sensu. Właśnie budowa Królestwa Polskiego przez Aleksandra była aktem nie tylko łaski carskiej, który znikąd się wziął, ale była odpowiedzią na polską walkę o niepodległość. Próbą uspokojenia przez zaspokojenie Polaków. Zaspokojenie w granicach interesów rosyjskich. I tu pojawia się następny dylemat, w którym dochodzimy do listopada 1830 roku. Czy Polakom wystarczy państwo, które nie jest suwerenne i które nie jest całe? Królestwo Polskie, rzeczywiście o tym mówiliśmy w osobnym wykładzie, więc nie będę wracał do tego tematu w żadnych szczegółach, ale przypomnijmy tylko tyle, że
na 100, mniej więcej 30 tysiącach kilometrów kwadratowych, czyli na objętości mniej więcej 1/5, mniej niż 1/5 powierzchni dawnej Rzeczpospolitej, odtworzone zostały instytucje państwa polskiego, a więc takie mikropaństewko polskie powstało, ale z dużą dozą wewnętrznej wolności, wyjątkową właściwie jak na Europę, bo z wybieranym przez największą liczbę wyborców w skali całej Europy Sejmem. Tyle samo ludzi miało prawo wyborcze w Królestwie Polskim, ile w Wielkiej Brytanii wtedy, około 100 tysięcy osób. A przecież kojarzymy Wielka Brytania, ojczyzna demokracji, taka najbardziej parlamentarna, no ale w Królestwie Polskim tyle samo ludzi miało prawo wyborcze. I to nie była już tylko szlachta, to byli także urzędnicy, to byli chłopi będący wolnymi gospodarzami. A więc było szereg ważnych zdobyczy w tym, nie będę już się nad innymi rozwodził, może nawet jeszcze ważniejszy od własnego parlamentu, no ale było wojsko rosyjskie w Warszawie, był naczelny dowódca rosyjski, czyli Wielki Książę Konstanty, był senator Nowosilcow jako faktyczny, choć nieformalny wielkorządca tutaj w Warszawie przy marionetkowym najpierw namiestniku generała Zajączku, zwanym Arbuzem, a potem po prostu no, główna szara eminencja zarządzająca tą prowincją w imieniu cara Rosji, mówię o Nowosilcowie. Był cały system szpiegów rosyjskich podporządkowanych władzy w Petersburgu. No i było poczucie, że jest granica, granica na Bugu, za którą jest Wilno, za którą jest Grodno, Wilno z największym uniwersytetem polskim, to dzięki Aleksandrowi, to prawda, ale ten Uniwersytet Polski w Wilnie, przypomnę, on był 4 razy większy od ówczesnego Uniwersytetu w Oksfordzie, to znaczy 4 razy więcej ludzi studiowało na Uniwersytecie Wileńskim rocznie niż na Uniwersytecie Oksfordzkim. To był największy uniwersytet w całym Cesarstwie Rosyjskim i to był polski uniwersytet. No i jak Polacy mieszkający w Warszawie mieli pogodzić się z tym, że ten uniwersytet, że ten ośrodek ważny polskości w Wilnie, czy drugi ważny ośrodek polskości w Krzemieńcu, zbudowany także wtedy w sensie naukowym, czy inne ośrodki niezwiązane z nauką, ale po prostu z polskością, rozsiane na terenie dawnej Rzeczpospolitej, mają być na zawsze oddzielone granicą od Warszawy, od tego miniaturowego Królestwa Polskiego. Nie chcieli się z tym pogodzić. Nie chcieli się pogodzić zarówno z faktycznym zniewoleniem wewnętrznym przez system tajnej policji, przez władzę rosyjską, nieformalną i formalną nad Królestwem. Nie chcieli się pogodzić z tym, co wyrażał najlepiej chyba sam herb Królestwa Polskiego, bo to trzeba przypomnieć. Herb Królestwa Polskiego utworzonego przez Aleksandra przedstawiał białego orła, znanego nam wszystkim i czczonego przez nas wszystkich, ale na piersi ogromnego, wielokrotnie większego od niego, dwugłowego czarnego orła rosyjskiego. Biały orzeł jest cząstką Imperium Rosyjskiego nadal, prawda? Mimo że formalnie wyodrębniony jako Królestwo Polskie. Więc jest pytanie dla obywateli tamtego królestwa. Czy mamy być zadowoleni z tego stanu? Mogliśmy się znaleźć w niebycie politycznym, nie mieć żadnych instytucji, więc czy mamy się cieszyć, śpiewać Boże coś Polskę? Przypomnę hymn wtedy ułożony ku czci Aleksandra I. Czy dodać do Boże coś Polskę to zakończenie, które potem tyle razy śpiewaliśmy, a więc ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, a nie ojczyznę króla pobłogosław, Panie. To było pytanie ważne, w którym rozstrzygała się przyszłość Polski, ale znów powiem to w polemice z dużą częścią nie tyle historiografii, ile publicystyki historycznej, uprawianej przez ludzi, którzy słabo znają historię. I którzy mówią, a tak byłoby wspaniale w tym Królestwie Polskim, gdyby ono dalej mogło się rozwijać. Te instytucje, Lubecki zbudowałby armię i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu fabryki zbrojeniowe. Otóż ci ludzie nie rozumieją, jak o tym mówiłem już kiedyś tutaj dłużej, przypomnę to tylko w jednym zdaniu, nie rozumieją dynamiki wewnętrznej polityki rosyjskiej, gdzie ogromne, decydujące i naciskające coraz bardziej na Aleksandra, a potem wyrażające się po prostu już przez jego następcę, Mikołaja I, lobby w polityce rosyjskiej mówiło żadnej wolności dla Polaków. Nie może być dwóch państw,
pod jednym władcą. My jesteśmy elitą tego państwa, mówili zdobywcy albo potomkowie zdobywców Pragi z 1794 roku, którzy nie chcieli się pogodzić z tym, że Polacy mają mieć równe prawa z nimi. Nie, my jesteśmy gospodarzami w tym imperium, mówiła elita rosyjska. Nie można dawać żadnej wolności Polakom. Aleksander był pod ich presją, umarł. Mikołaj I mówił już ich językiem, uznawał ich rację w całości. A więc nie było przyszłości dla autonomii Królestwa Polskiego, nie ze względu na buntowniczy charakter Polaków, ale ze względu na dalekosiężne cele polityki rosyjskiej i kulturę polityczną Imperium Rosyjskiego. Jasno było powiedziane i zwłaszcza otwarcie przez Mikołaja I, że w każdym razie to, co jest na wschód od Bugu, ma być rosyjskie. Nie będzie przyszłości dla Polskiego Uniwersytetu w Wilnie, dla polskości w jakiejkolwiek formie na wschód od Bugu. Tam ma być Rosja, nawet jeśli jakaś ćwierćautonomiczna Polska może pozostać na zachód od Bugu. I z tym Polacy się nie pogodzili. Czy była to zła decyzja, czy trzeba było pogodzić się z poćwiartowaniem Polski po raz kolejny i z podporządkowaniem agentom policji Mikołaja I i Konstantego? To pytanie znalazło praktyczną odpowiedź w spisku podchorążych, znów źle zorganizowanym, mało realistycznym. Można mnóstwo zarzutów słusznych postawić organizacji tego powstania, które wybuchło 29 listopada 1830 roku. Było odruchem przeciwko zniewoleniu, przeciwko redukcji Polski z narodu politycznego do narodu postpolitycznego, bo o to chodziło w tej zgodzie na podporządkowanie. Byliście kiedyś polityczną wspólnotą, ale teraz jesteście poddanymi Imperium Rosyjskiego. Nawet jeżeli możecie się chwilowo cieszyć autonomią w obrębie wyznaczonego wam Bantustanu. Otóż powstanie listopadowe było niezgodą na redukcję statusu Polski z narodu politycznego do narodu postpolitycznego. I zacytuję to może słowa historyka, którego warto przytoczyć dlatego, że pokazując znaczenie tradycji powstania listopadowego w naszym myśleniu przynajmniej do lat 80. XX wieku. Tym historykiem, którego chcę przytoczyć, jest Tadeusz Łebkowski, historyk marksista, należący do partii do 1968 roku i wiernie jej służący, wystąpił wtedy, co bardzo mu się oczywiście chwali. Notabene ojciec scenarzystki serialu tego o Łokietku, tak. Nie. No między innymi tak, ale myślę o tym serialu historycznym, prawda? Ojciec Ilony Łebkowskiej, tak. Otóż ten bardzo wybitny historyk, zamykając niejako swoje wieloletnie badania, był jednym na pewno obok profesora Władysława Zajewskiego z Gdańska, z najlepszych znawców właśnie powstania listopadowego, podsumował tym oto zdaniem. Powstanie listopadowe było w dziejach Polski końcem i zarazem początkiem. Zamykało ostatecznie czas bezwzględnej dominacji szlachty w życiu narodowym. Otwierało natomiast w naszych dziejach nowy okres, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec systemu zależności, który skłaniał do duchowego zniewolenia i przystosowania do niewoli. Było to nie powiedziane procesowi umniejszania, skarlania celów narodowych, sprowadzenia ich do w cudzysłowie realistycznych półcelów, w cudzysłowie znośnej wegetacji Polaków w pozycji półklęczącej. Rewolucja listopadowa nie obaliła zależności, lecz wskazała, iż nie wolno rezygnować z największego i najważniejszego celu walki o pełną niepodległość i suwerenność Polski, nawet jeśli ten wielki, nadrzędny cel wydawał się utopijny. Całkowicie podpisuję się pod tym pięknym podsumowaniem sensu powstania listopadowego napisanym przez profesora Łebkowskiego w połowie lat 80. w atmosferze stanu wojennego, w którego czasie profesor Łebkowski zaangażował się jednoznacznie w walkę o niepodległość przeciwko twórcom stanu wojennego. Właśnie z tą świadomością, że kontynuuje to,
co robili kiedyś powstańcy listopadowi, w innych warunkach, może mniejszym kosztem, ale dzieło powstania o niepodległość trzeba kontynuować, także w latach 80. XX wieku. Taki był sens powstania listopadowego. Niezgoda na podległość. Czy ono pozostało tylko lekcją klęski, błędów? Było pełno błędów w tym powstaniu. Zaniechań, niedbalstwa, półśrodków. Pytanie postawione przez Jerzego Łojka, czy można je było wygrać. Pytanie o stracone szanse powstania listopadowego zawisa w próżni. Nigdy na nie nie odpowiemy ostatecznie. Ja akurat należę raczej do tej szkoły, która uważa, że realnych szans wielkich nie było. Ale wcale przez to nie odrzucam sensu tego powstania. Dlaczego? Dlatego, że widzę, w jakim zakresie to powstanie służyło poszerzeniu skuteczności nie tylko kolejnych powstań, ale starań o poszerzenie narodu, niepodległego narodu. Co takiego się dokonało w tym powstaniu? Ano, umasowił się udział kobiet w ruchu niepodległościowym. Oczywiście miały one, jak już wspomniałem, choćby wymieniając nazwisko Anny Jabłonowskiej i jej ogromnej roli w Konfederacji Barskiej, miały swój udział wcześniej w ruchu niepodległościowym. Czyli Izabela Czartoryska, jako od pewnego momentu swojego życia niewątpliwie patronka wszelkich działań patriotycznych. Ale na skalę masową to zjawisko wiąże się dopiero z powstaniem listopadowym, tak jak dla powstania kościuszkowskiego symbolicznym nośnikiem pewnej idei nakierowanej w przyszłość jest postać naczelnika w Sukmanie i Bartosza Głowackiego. Tak dla powstania listopadowego tym symbolicznym nośnikiem idei skierowanych w przyszłość jest sylwetka Emilii Plater. Ale nie tylko. Na przykład 400-osobowe, czyli składające się z 400 kobiet, Stowarzyszenie Polek Patriotek w Warszawie zawiązane wokół Klementyny Stańskich-Hoffmanowej i innych działaczek tego ruchu patriotycznego, pomagających w najrozmaitszy sposób powstańcom. Nie z bronią w ręku, jak akurat Emilia Plater i kilkanaście jej towarzyszek w powstaniu na Litwie. Bo rzeczywiście na Litwie było najwięcej tych kobiet walczących z bronią w ręku. Emilia Plater sformowała własny oddział, otrzymała awans na kapitana w polu walczącego rzeczywiście, więc no, była po prostu żołnierzem, można tak powiedzieć, to nie jest mit. Ale mit jest tutaj nie mniej ważny od prawdy. Ten mit, który odzwierciedla wiersz Adama Mickiewicza o kobiecie pułkowniku, ale szczególnie jeszcze ten wiersz napisany w czasie powstania listopadowego i wydrukowany w Krakowie w czasie powstania listopadowego, wiersz do matki Polki. Nie będę go przypominał, nie będę go cytował. Na pewno każdy z Państwa pamięta te przepiękne, poruszające słowa. One pokazują pewną sekwencję rozwoju walki o niepodległość wśród kobiet polskich. Ponieważ, jak pisze badaczka tej tematyki, Anna Barańska, wybitna badaczka z Lublina, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, o ile w czasach powstania kościuszkowskiego, wojny 1792 roku, była jakby to powiedzieć promowana przez Izabelę Czartoryską wizja matki Spartanki, czyli matki, która wychowuje żołnierzy walczących o niepodległość, tych, którzy pójdą bronić Konstytucji 3 maja. O tyle na początku powstania listopadowego buduje się właśnie w kręgu prasy, bo wychodzi pierwszy tytuł Prasy Patriotycznej Kobiecej w Warszawie w 1831 roku. I tam lansuje się model matki sarmatki. Tak, tak to było ujęte, taką metaforą. Czyli kobiety, która wychowuje dzielnych, można tak powiedzieć, powstańców właśnie, insurgentów tego roku, dzielnych sarmatów, którzy odzyskują tego ducha sarmackiej wolności i wojowniczości. Ale o ile wzór matki Spartanki był adresowany tylko do arystokracji, do tych najwyższych oczytanych kręgów, można powiedzieć, kobiet, wzór matki Spartanki był adresowany tylko do szlachcianek, no bo tylko szlachta to sarmaci, o tyle wzór matki Polki nie ma już żadnych ograniczeń stanowych.
Każda kobieta w Polsce może być matką Polką. Nawet jeśli nie jest matką w dosłownym tego słowa znaczeniu, po prostu jako wychowawczyni kolejnych pokoleń. Tych, którzy niekoniecznie są żołnierzami, niekoniecznie są powstańcami, są, tak jak w wierszu Mickiewicza, konspiratorami. Najtrudniejsza rola, bo rola tych, których zabija się po cichu, bezimiennie, bez sławy, a często ze złą sławą przypisaną przez policyjną prowokację. Myślę, że to jest także pewna dynamika walki o niepodległość, która, jak to pięknie ten sam Mickiewicz odda w wykładzie paryskim w 1842 roku, wytycza swoistą polską drogę do emancypacji kobiet. Inną niż gdzie indziej. Używa tego określenia Mickiewicz. Polska droga do emancypacji kobiet. Ona wiedzie przez pracę patriotyczną. Niekoniecznie tak jak Emilia Plater z bronią w ręku, ale koniecznie w jakiejś formie zaangażowania w sprawy patriotyczne. I będzie coraz więcej w każdym pokoleniu takich matek Polek, kobiet zaangażowanych w patriotyzm, przełamujących bariery społeczne zaangażowania. Oczywiście miało to swoją praktyczną także podstawę. No skoro tysiące mężczyzn bierze udział w walce, tysiące ginie, albo idzie do więzienia, albo na Syberię, no to wypełniają także tę lukę z powodów praktycznych kobiety coraz częściej. To jest, no można powiedzieć, także całkiem zrozumiała i logiczna dynamika społeczna. Ale oprócz niej jest także ta symboliczna, bardzo ważna warstwa. Mówię o tym dlatego, że może trzeba świętować 11 listopada 1918 roku w ścisłej łączności z tym, co nastąpiło zaledwie 17 dni później. 28 listopada naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał rozporządzenie, dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, a w nim Polska jako szósty kraj na świecie nadała pełne i bezwyjątkowe prawa wyborcze, bierne i czynne kobietom. Przypomnę, pierwsza nadała te prawa Nowa Zelandia, ale tylko prawa czynne, a więc kobiety mogły głosować, ale nie były wybierane. Później Australia, z kolei też nie było to pełne prawo, bo nie dotyczyło aborygenek. Później kraje skandynawskie, a więc najpierw Finlandia w 1906 roku, pierwsza w Europie, potem, ale nie była krajem suwerennym, znowu można powiedzieć, była tylko Wielkim Księstwem Finlandzkim w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. No a później już suwerenne kraje, czyli właśnie Dania, Norwegia, Islandia i potem Polska. I potem Polska. Na 10 lat przed Wielką Brytanią, na 27 lat przed Francją, na, niech policzę, 34 lata przed Grecją, na blisko 53 lata przed Szwajcarią, na kilkanaście lat przed Belgią, która tak lubi nas pouczać. To właśnie świadczy o tym, że owe prawa wyborcze kobiet w Polsce mają swoją specyfikę. To, jak szybko zostały nadane. Przypomnę może jeszcze to, żeby wyjaśnić, czy rozwiać pewną wątpliwość, że to może był jakiś projekt lewicy. Nie. Za prawami wyborczymi dla kobiet najbardziej optowała prawica. Ksiądz Jan Urban wydał taką najbardziej, można powiedzieć, jezuita, najbardziej popularyzującą prawa kobiet broszurę w 1918 roku, zbijając wszelkie argumenty tych, którzy byli przeciwko tym prawom. Po cichu liczył Kościół i księża na to, że kobiety będą głosowały na partie, formacje związane z Kościołem, prawicowe raczej niż lewicowe. I chyba się nie przeliczyli. Rzeczywiście zwycięstwo narodowej demokracji w wyborach w styczniu 1919 roku w dużej mierze było osiągnięte głosami kobiecymi. I Piłsudski to doskonale wiedział, że więcej kobiet będzie głosowało na jego rywala, czy na obóz jego rywala Dmowskiego, niż pójdzie za nim. W skali społecznej wiadomo, że Piłsudski miał wiele wielbicielek, można tak powiedzieć, osobiście w odróżnieniu od pana Romana,
ale w skali społecznej niewątpliwie więcej kobiet głosowało za narodową demokracją. Ale Piłsudski wiedział, że musi to zrobić, chociaż to szkodzi politycznie jemu, bo to się kobietom polskim należy. Właśnie w związku z ich rolą w polskiej walce o niepodległość. Częścią niepodległości jest emancypacja kobiet, to prawo wolności wewnątrz Rzeczpospolitej. I o tym też nie możemy zapominać, kiedy mówimy o znaczeniu listopada 1830 roku, bo wtedy zaczyna się ta masowa widoczność kobiet w polskim ruchu niepodległościowym. Nie będę już mówił o kolejnych jej etapach, bo chcę tylko wymienić do końca już zmierzając te kolejne znaki na drodze do niepodległości. 1831 rok to jest jakby kontynuacja powstania listopadowego, ale to jest zarazem wojna, znów regularna wojna między ćwierć niepodległym kraikiem, Królestwem Polskim, a Cesarstwem Rosyjskim. I znów można powiedzieć trzecia regularna wojna po 1792 w obronie konstytucji, po 1809 w obronie przed najazdem austriackim. Ta trzecia wojna, czy czwarta, jeśli liczyć te 1812 rok przeciwko Rosji. W każdym razie kolejna wojna, no znów przegrana w starciu z Rosją, znów można powiedzieć, nie warto było. A jednak ona zostawia tę pamięć virtuti militari, potrzebną kolejnym pokoleniom, by dźwignąć Polskę, potrzebną ochotnikom polskiej niepodległości w czasie I wojny światowej, formującym Wojsko Polskie. Akurat wczoraj upłynęła równo setna rocznica rozkazu komendanta Piłsudskiego, bo wtedy jeszcze nie naczelnika państwa i nie marszałka, formującego Wojsko Polskie, Zjednoczone Wojsko Polskie, właśnie rozkazem z 12 listopada 1918 roku. Otóż to właśnie tradycja tych walk o niepodległość, tych wojen toczonych przez regularne oddziały miała towarzyszyć, inspirować obrońców Nowej Polski w 1918, 19, 20 roku. I inspirowała i virtuti militari znowu się przydała. Ale powstanie, wiemy, przegrało, wojna przegrała. I przychodzi czas Paskiewiczowskiej nocy, prześladowań, ale przychodzi jako kontynuacja tego powstania coś, co będzie wygrywało i wygrywa w naszych duszach wielu z nas, ale nie wszystkich oczywiście, do dziś. Wielka kultura romantyczna. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Ten wielki wzór polskości nierozerwalnie związanej właśnie z wolnością, z walką o wolność. Tak się złożyło, że kiedy Państwo tutaj najwspanialej jak można szliście w Marszu Niepodległości, ja akurat spędzałem czas w Krakowie na mszy dziękczynnej za odzyskanie niepodległości na Wawelu i tak się złożyło, że stałem dokładnie nad trumnami Mickiewicza i Słowackiego i myślałem o ich także zasługach w tej drodze do niepodległości. Tak, oni też należą, choć nie walczyli z bronią w ręku, służył w pewnej misji dyplomatycznej Słowacki, co prawda, powstaniu listopadowemu, a Mickiewicz szczęśliwie nie dojechał do powstania, zatrzymał się w Wielkopolsce, ale któż jak oni lepiej nie służyli właśnie sprawie walki o niepodległość tym, co napisali. Tym, co stworzyli, tym, co przekazali kolejnym pokoleniom Polaków. A więc emigracja jako, można powiedzieć, kolejny etap w tej sztafecie walki o niepodległość i pewnego rodzaju podwójne doświadczenie polityczne dyskutowane, wertowane na 10. stronę na emigracji. Bo emigracja była jakby szkołą wyciągania wniosków z tego, co źle zrobiliśmy do tej pory. Bo różne błędy popełniamy na drodze do niepodległości i trzeba je zawsze analizować i uczyć się ich nie popełniać więcej. Emigracja od tego była laboratorium myśli swobodnej, jak lepiej walczyć o niepodległość. Dwa zasadnicze wnioski, dwie trochę różne strony idące, przez prawicę i lewicę emigracji opracowane przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie z jednej i obóz księcia Czartoryskiego z drugiej, prowadzą nas w stronę dwóch bardzo ważnych rozpoznań myśli niepodległościowej. Jedna, że nie udało się nic zrobić dla chłopa praktycznie w powstaniu listopadowym, więc musimy to rozwiązać. Musimy oprzeć na tym nasze dążenia, na dotarciu do chłopa, unarodowieniu go, spolszczeniu. A u Czartoryskiego ta myśl
wiedzie w stronę dwóch myśli. Jedna, musimy przygotować się politycznie, dyplomatycznie i propagandowo do koniunktury zewnętrznej, międzynarodowej. Przygotować naszą dyplomację na czas decydującej, zwycięskiej walki o niepodległość. Ale drugie rozpoznanie, także ważne, musimy nauczyć się lepiej zarządzać naszymi siłami w powstaniu. Musimy stworzyć skuteczną, scentralizowaną władzę. Co zrealizuje naczelnik? To sprzeczne z zasadami demokracji szlacheckiej, a raczej szlacheckiego republikanizmu, ale potrzebne w walce o niepodległość. Centralizacja, podporządkowanie. Potrzebne na drodze do niepodległości. A więc i takie znaczenie nie tylko kulturalne ma myśl emigracji czy doświadczenie emigracji. I oczywiście są kolejne konspiracje, ale są wreszcie kolejne powstania. To tragiczne powstanie 1846 roku w Krakowie, zdławione przez, sprowokowaną przez Austriaków rabację galicyjską, ale pokazujące cały dramatyzm problemu szlachecko-chłopskiego i pokazujące, że szlachta nie doprowadzi Polski do niepodległości. To jest trochę tak jak z Mojżeszem i Ziemią Obiecaną. Można było zobaczyć, ale wprowadzić do niej narodu sponiewieranego niewolą nie było dane temu, który wyprowadził ją z domu niewoli. Szlachta zostaje zastąpiona w tym dziele przez inteligencję, bo inteligencja nie ma swoich chłopów. Inteligencja, wywodząca się w bardzo dużej części ze szlachty, nie jest obciążona tym dramatem, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale inteligencję różni od szlachty coś jeszcze. Coś, co nie wiem, czy jest dziedzictwem tylko pozytywnym. A mianowicie szlachta wychodziła z Rzeczpospolitej w przekonaniu doświadczenia wyjątkowości swojego ustroju. Przynajmniej część z tej szlachty, tak jak ich praojcowie, wierzyli, że ustrój Rzeczpospolitej jest najlepszy, że wolność w Rzeczpospolitej jest największa. Nie mieli kompleksów. Inteligencja, żyjąc doświadczeniem kolejnych przegranych, potrzeby w związku z tym zrobienia czegoś inaczej niż ojcowie, żyje w cieniu niejako uświadomionej konieczności, słusznie uświadomionej konieczności, to nie jest żadna pretensja, modernizacji. Musimy się zmodernizować, ale wzorce tej modernizacji nie są w naszej przeszłości, tylko są na Zachodzie. I tak w części inteligencji zaczyna przeważać nad, powiedziałbym, strategią podporządkowania modernizacji celowi ważniejszemu, jakim jest niepodległość, odwrotna niejako dynamika. Najważniejsza jest modernizacja, a więc celem nie jest niepodległa Polska, celem jest nowoczesne społeczeństwo urządzone tak, jak podpowiadają nam wzory z Zachodu. I tak zaczyna mieć w naszej historii znaczenie, oczywiście to się datuje do czasów oświecenia, zjawisko samokolonizującej się elity. To opisuje doskonale taki bułgarski analityk Aleksander Kiosew na przykładzie Bułgarii, ale to występuje w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Elita, która przyjmuje przeświadczenie, że wzory dobrego życia są tylko gdzie indziej, a rolą inteligencji jest je implementować wobec społeczeństwa, które nazywa własnym, ale od którego dzieli ją ogromny dystans, dystans nauczyciela i ucznia. Sama będąc uczniem wobec nauczycieli z Zachodu, jednocześnie przysposabia się do roli jedynego nauczyciela ciemnych uczniów we własnym kraju. I tego rodzaju kompleks, no inny hinduski badacz Homi Bhabha analizuje to na przykładzie hinduskiej inteligencji. Wzorem dla niej jest Zachód, prawda, nie własne tradycje. I nie utożsamia się z innymi warstwami nieinteligenckimi w Indiach, prawda. No można to na różnych przykładach analizować. To jest specyficzny, można powiedzieć, problem, doświadczenie związane z naszą podległością. Bo zachować dumę, godność można w sytuacji, kiedy nasza niepodległość jest zwycięska, kiedy nasza niepodległość gwarantuje nam to, że możemy budować samodzielnie swoje wzory nowoczesności, a nie kopiować je tylko, nie być, jak to napisze słowacki, papugą narodów.
bo niedobrze jest być pawiem i niedobrze jest być papugą. Trzeba poza ten dylemat próbować wyjść w naszych dążeniach do niepodległości. Inteligencja, o ile szlachta obciążona była dziedzictwem pawia, można tak powiedzieć w pewnym sensie, o tyle inteligencja narażona jest na pokusę papugi. Oczywiście te skrótowe, bardzo powierzchowne próby analizy doświadczenia podległości i drogi do niepodległości muszę już prowadzić do końca, bo już cierpliwość Państwa wystawiłem na największą próbę, więc zmierzam do podsumowania już bardzo krótkiego. Tak jest, właśnie do niego się zbliżam. Powstanie styczniowe, po nim było jeszcze powstania w 1848 roku. Spróbujmy policzyć, bo tak ciągle mówimy o tych powstaniach 1733-6, 1768 Konfederacja Barska, 1794 Kościuszkowskie, 1806 Poznańskie, Zwycięskie, 1830 Powstanie Listopadowe, to już mamy piąte, 1846 Powstanie Krakowskie, tragiczne, skończone, przerwane Rabacją Galicyjską, 6 powstania 1848 roku. W Krakowie i we Lwowie razem je liczmy jako galicyjskie, a nawet razem policzmy z powstaniem w Wielkopolsce. Zdławionym oczywiście przez władze pruskie, jak w Galicji przez władze habsburskie. Doświadczenia tamtych powstań, powiedzmy od razu, zwłaszcza doświadczenie klęski rabacji, znaczy klęski powstania krakowskiego spowodowanej rabacją galicyjską i 1848 roku, mają swoje konsekwencje w rozbiciu szans powrotu do Rzeczpospolitej. W jakim znaczeniu? Otóż rodzi się Narodowy Ruch Ukraiński w Galicji. On rodzi się już w związku, pozytywnym związku z powstaniem listopadowym. Rodzi się jako impuls nadany przez Polaków, którzy pokazują walkę o niepodległość, że nie można być godnym, jeśli się nie próbuje być niepodległym. To jest początek ruchu narodowego ukraińskiego w Galicji Wschodniej. Ale klęska, straszliwa klęska, upokarzająca klęska 1846 roku pokazuje rodzącemu się i umacniającemu ruchowi ukraińskiemu w Galicji coś innego. Polaków można zepchnąć do takiego samego statusu, jaki my mamy, czyli narodu nieuznanego w ogóle przez władzę, narodu, z którym będziemy konkurować na równych prawach, no bo do tej pory był olbrzymi dystans między ukraińskim projektem narodowym, można tak powiedzieć, a historyczną ciągłością i polityczną ciągłością narodu polskiego, jego instytucjonalnym i kulturowym dorobkiem. Ale po klęsce rabacji galicyjskiej ukraiński ruch narodowy przedstawia siebie władzom austriackim jako realną alternatywę dla polskiego patriotyzmu w Galicji. Możecie odwołać się do nas, by w pewnym sensie skontrować polskie marzenia patriotyczne o oderwaniu Galicji od Austrii, zbudowaniu niepodległej Rzeczpospolitej. Długo przegrywać powstań bezkarnie nie można. Przegrane mają swoje konsekwencje. I właśnie konsekwencją przegranego powstania w 1831, 1846, 8 roku jest okrzepnięcie ukraińskiej alternatywy jako tożsamości politycznej, najpierw kulturowej, ale potem politycznej. Lwów nie będzie Polski, mówią Ukraińcy wtedy, już wtedy, prawda? Chociaż jest ich znikoma mniejszość we Lwowie. I tak prowadzimy wprost do listopada, ale 18 roku, do 1 listopada, do sporu o Lwów, wtedy wybuchłego w formie powstania obustronnego, można tak powiedzieć, w walce o Lwów. To jest konsekwencja przegranych powstań polskich wcześniejszych. Dlaczego o tym przypominam? Bo powstanie styczniowe jest ostatnim powstaniem, w którym polska szlachta jeszcze, wciąż to była w większości polska szlachta, w mniejszym stopniu inteligencja, choć tej było coraz więcej, próbuje prowadzić naród do przywrócenia Rzeczpospolitej w formie federacji, w formie trochę zmodyfikowanej, z tym herbem orzeł, pogoń i dodany jeszcze Michał Archanioł, czyli Ruś. Ale nie udało się. Chociaż wzięli udział w tym powstaniu jeszcze raz Litwini, i to w dużej mierze chłopi, broniąc swojej katolickiej tożsamości przeciwko rosyjskiemu prawosławnemu uciskowi. Wzięli udział białoruscy chłopi,
nie poparli tego powstania chłopi na Ukrainie, wręcz odwrotnie, zwalczali je. Ale po powstaniu, przegranym powstaniu, które było bardzo ciężką klęską, doraźnie w tamtym doświadczeniu, na Litwie rodzi się przekonanie, że Litwini z kolei mogą stworzyć swój ruch narodowy jako startującą właściwie z tej samej pozycji budowę nowoczesnego narodu, co Polacy. Polacy, którym odebrano wszystkie elementy tradycji politycznej i kulturowego trwania na ziemiach zabranych. Polacy zostali zredukowani do funkcji narodu, można powiedzieć, pozbawionego jakichkolwiek związków z tradycją polityczną. A więc do statusu takiego mniej więcej jak nie mający tej bezpośredniej tradycji, czy mający ją słabszą, projekt narodowy litewski. I po 1863 roku Litwini budują swój, już stopniowo coraz mocniejszy, odrębny projekt narodowy, tak jak Ukraińcy czy Rusini robią to już od kilkunastu lat wcześniej. Białorusini zaczną później odwoływać się także do roku 1863, do Kastusia Kalinowskiego, jako swojego bohatera narodowego, białoruskiego. I to jest także, to również bardzo ważne, koniec nadziei, mówię o powstaniu styczniowym, na łatwe, takie bajkowe, można powiedzieć, porozumienie polsko-żydowskie. Bo w powstaniu styczniowym wzięło udział 2200 Żydów. Niesłychanie duża ilość. Przecież nic im to powstanie nie dawało. Nie było żadnego ustawodawstwa powstania styczniowego w sprawie żydowskiej. Nie. Żydów przyciągała ta wizja godności związanej z walką o wolność, z uczestnictwem w tej tradycji, którą opisał ich ukochany Mickiewicz, bo dla Żydów, którzy dochodzą do polskości, najważniejszym wieszczem jest Adam Mickiewicz, jego wizja Jankiela jako wspaniałego, ważnego przewodnika polskiej szlachty do walki o niepodległość. Ale klęska i straszliwe prześladowania, które spadają po powstaniu styczniowym, stawiają takich jak Żydzi wobec dylematu. No możemy kontynuować tę drogę, ale ona jest drogą donikąd dla nas. Nie jesteśmy jak Polacy w sytuacji, że nie mamy wyboru. Żydzi mieli wybór. Mogli zostać rosyjskimi Żydami, modernizując się. I wielu z nich pójdzie, większość z tych, którzy będą się modernizowali, w tę stronę. To jest także konsekwencja przegranej powstania styczniowego. A więc mówię tu nie tylko o blaskach tej drogi, można powiedzieć, prowadzącej przez powstania, ale i o stratach poniesionych w ciągu tej drogi. Czy one były do uniknięcia, czy można sobie wyobrażać jakiś wspaniały naród polityczny, wieloetniczny i wieloreligijny, który wyłoniłby się w warunkach XX wieku na terenie całej dawnej Rzeczpospolitej. To jest zupełnie łamiąca kark historyka, no można powiedzieć, wizja alternatywnych dziejów, nie podejmuje się jej oceniać. Tu pokazuje tylko pewne momenty, w których okazywała się ona już nierealna. A więc mamy siódme powstanie, czy ósme, przepraszam, styczniowe jest już ósmym powstaniem, po czterech wojnach stoczonych, także regularnych. No i mamy przerwę długą spowodowaną, można powiedzieć, prześladowaniami, wydawało się nawet złamaniem ducha polskiego po tych prześladowaniach, ale przecież ta przerwa trwa 30 lat. W sam raz, by dorosło następne pokolenie, które podejmie walkę polityczną od wspomnienia czego? Rocznicy, setnej rocznicy powstania kościuszkowskiego. Manifestacje kościuszkowskie w Warszawie są przywróceniem życia politycznego, niepodległościowego życia politycznego polskiego, tutaj, w stolicy Polski, gdzie zakazane było mówienie po polsku. Otóż to pokazuje właśnie siłę oddziaływania tej tradycji niepodległościowej. Tak jak później już stale na fali wznoszącej od 1894 roku ta tradycja walk o niepodległość będzie prowadziła do 50. rocznicy powstania styczniowego, przeżywanej z taką intensywnością, z którą nie można chyba porównać nawet tego, co przeżywaliśmy dwa dni temu. No w każdym niemal miasteczku, a nawet wsi w Galicji, w której już mieszkali inni chłopi niż w 1846 roku, już unarodowieni, bo już dawno wyzwoleni, bo już dawno wolni i
wychowywani przez trzy pokolenia siłaczek, które zanosiły tam pana Tadeusza, Sienkiewicza i rozmaite inne lektury, organizowali partie chłopskie. A więc w tych nowych warunkach także chłopi odnajdują się w tej historii, także po uwłaszczeniu tutaj w Zaborze Rosyjskim w 1864, uwłaszczeniu, którego niezwykle korzystne warunki dla chłopa były skutkiem rywalizacji władz carskich z powstańcami o dusze chłopskie. W tym sensie powstanie bardzo pomogło chłopom w 1864 roku, bo właśnie by odsunąć chłopów od powstańców, car nadał chłopom w Królestwie Polskim najlepsze z możliwych warunki uwłaszczenia. A więc już do chłopów także dociera tradycja powstania styczniowego, tego powstania, w którym część chłopów przecież, tak jak opisywał Żeromski, zdzierała powstańcom buty z nóg i donosiła do władz carskich o oddziałach powstańczych. Będzie już inaczej w roku 1913, w 50. rocznicę powstania. To właśnie świadczyło o tym, że te 50 lat nie zostało zmarnowanych, mimo że nie było powstania poza jednym, o którym trzeba przypomnieć. Rok 1905. Rewolucja czy powstanie? Nie rozstrzygniemy tej kwestii, ale oba te motywy, społeczny i narodowy, przeplatają się w dramatycznych wydarzeniach 1905-1907 roku. A więc mamy 9 powstań i 4 wojny stoczone w walce o niepodległość. I 10. powstaniem jest powstanie listopadowe roku 1918, czyli ten bunt zorganizowany w Galicji, w Królestwie, przeciwko władzy okupacyjnej, która słabnie, która przegrywa. Bunt, do którego przygotowani byli przez tych 7 pokoleń już od 1700, czy 6 pokoleń od 1733 roku, z których każde uczestniczyło w walce o niepodległość, w jakimś powstaniu, w jakiejś konspiracji. Oczywiście zawsze była to mniejszość, ale nie taka mała mniejszość, bo można szacować, że na tej drodze od 1733 do 1918 około 1 000 000 osób wzięło udział w powstaniach i w wojnach toczonych w walce o niepodległość Polski. I tu wracam do pytania, które postawiłem na samym początku wykładu. Czy jest drugi taki kraj w Europie o podobnej tradycji walki o niepodległość, tak intensywnej w każdym pokoleniu i pociągającej za sobą tak masowe poświęcenie? Otóż z tego poświęcenia wynika siła przeżywania polskiej niepodległości w 1918 roku i determinacja w walce o jej obronę. I kolejne powstania związane także z odzyskiwaniem niepodległości. To powstanie we Lwowie przeciwko opanowaniu miasta przez Ukraińców od 1 listopada 18 roku. To następne zwycięskie powstanie w Wielkopolsce od grudnia 1918 roku. I 3 powstania śląskie, a więc możemy dodać do tych 10 powstań jeszcze praktycznie rzecz biorąc 5, czyli 15 powstań prowadzi nas od utraty niepodległości do pełnego jej odzyskania w 1921 roku ze Śląskiem. I 5 wojen, co najmniej 5, jeśli nie liczyć wojny z Ukrainą Zachodnią o Galicję czy o Małopolskę Wschodnią, bo tą 5. wojną na pewno jest wojna z bolszewikami, szczególnie ważną. I ona nie byłaby wojną wygraną, gdyby nie pamięć tych właśnie 6 pokoleń powstańców, bojowników, żołnierzy, walki o niepodległość. Pamięć przemieniona w kulturę masową, najpierw w wielką kulturę, wysoką kulturę, przez Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, a potem przez kulturę masową, piosenek żołnierskich, pewien wzór. Wzór, który przyjął się i który zwyciężył w walce o duszę Polaków 1920 roku. Walka trwa w roku 2018. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.